Cześć kochani administratorzy, tutaj Ela. Moi drodzy, przepraszam Was za moje wczorajsze zachowanie. Mam nadzieję, że wszystko dobrze. Otóż nie wiem, czy czytaliście mój dzisiejszy opis o tym, że prawdopodobnie ktoś podał mi narkotyki, o Kamilu, moim koledze. Natomiast jeśli chodzi o moich administratorów, to nie zamierzam Was okłamywać. Wymyśliłam tą historię, bo już tak pojechałam w czasie tego wczorajszego live'a. Do 7:30 live płakałam. Wypiłam tych piw strasznie dużo, słuchajcie, w ciągu tych 10 godzin. Czuję się dzisiaj strasznie źle, w ogóle nie wyszłam na pole. Siedzę sobie cały dzień w tym szlafroku, co po prostu zrobiłam zdjęcia sobie w tym szlafroczku. Tylko się podmalowałam i jakimś cudem jeszcze ładnie wyglądam, nie wiem jak po prostu tego dokonałam. No i słuchajcie, mam po prostu pytanie do Was. Zaraz Wam tutaj wkleję tekst, który zmyśliłam, bo ja go wymyśliłam dzisiaj po południu, jak rozmawiałam z Pauliną, twórcą kanału Zrób Mi Loada, co zrobić, jak się tutaj wytłumaczyć z tych głupot, które mówiłam na live, bo się pytałam Pauliny, co ja tam mówiłam, bo ona restreamowała tego live'a i mówi, że słuchała do rana wszystkiego. No i powiedziała mi, że faktycznie trochę to było za ostro tam, co mówiłam o ojcu moim, że mnie molestował, o moim byłym mężu, że molestował córkę, że się chciał ją ciągle przebierać, a to po prostu... Tak to tendencyjnie opowiedziałam, bo byłam rozżalona. Ja nie byłam nigdy molestowana przez ojca, chociaż też ojciec po prostu tak się mi podejrzanie przyglądał, więc tak to odbierałam, ale żeby mnie ktokolwiek molestował, dotykał, to nie, nic takiego nie było. W każdym razie chciałam się Was zapytać, żebyście ocenili, czy ta historia jest wiarygodna z tym, że mi ktoś dosypuje tych narkotyków, dosypywał przez ten ostatni rok, no bo... Słuchajcie, kurwa, muszę się jakoś wytłumaczyć z tego świrowania, bo coraz gorzej ze mną jest. Natomiast ja tylko piję piwo i mi po tym piwie tak odbija. Ale no nie mogę się przyznać, że ja dużo tego piwa czasem piję na tych live'ach, bo faktycznie powiedzą, że jestem alkoholiczką, więc po prostu zwalę na to, że miałam po prostu takiego chłopaka. Na live'ie jeszcze opowiem o nim, że tam po prostu z nim się trochę zadawałam, że z nim sypiałam. Przynajmniej wyjdzie na to, że nie czekałam na Marka cały czas. Przyznam się, że po prostu czasem tam parę razy poszłam z nim do łóżka przez ten miniony rok. I żeby po prostu nie było na to, że kurde, w ogóle z nikim nie sypiam, nie mam żadnych kochanków, nie? No i nie wiem, i po prostu... jakbyście ten temat podchwycili, że faktycznie, że tam oczy mam wyczyszczone, że tam coś bla bla bla, to wy po prostu wiecie, kłamstwo powtarzane 1000 razy, 100 razy, 10 razy staje się prawdą. Ale tak czy inaczej ja Was w nic nie wkręcam, tylko po prostu chciałam Wam powiedzieć, że sobie to zmyśliłam, bo już naprawdę nie wiem, jak się wytłumaczyć ze swojego zachowania, bo po prostu strasznie się ostatnio już zachowuję na tych live'ach. No, a po pierwsze Marka nie zdradzałam, po drugie nie ma żadnego Kamila, po trzecie Maciek wcale nie, powiedział, że przyjdzie do Krakowa, ale wcale nie zamierzam go przenocowywać w domu, dlatego że to by była krępująca sytuacja, faktycznie mógłby liczyć na coś więcej, a ja nie zamierzam z nim flirtować, uprawiać seksu i tak dalej, nawet go nie znam, więc nie będę go do domu zapraszać na żaden nocleg, tylko znajdę mu jakiś hostel. Nawet mu mogę zapłacić z tych pieniędzy, co on mi tam przesyła. Taki live razem zrobić to byłoby fajnie, bo to może po prostu by wzbudziło jakieś zainteresowanie. No, także Mareczku, nie musisz się martwić. Ale rzeczywiście, to prawdą jest natomiast w historii tej to, że Maciek dzwonił i mówił, że... No, że Marek mnie tam... Źle się o mnie wyraża na dzisiaj na głosówce, że z tą starą pralką coś kombinuje i że niewykluczone, że on się z jakimiś hejterkami już umawia, że się umawiasz, bo... To jest dziwne, że nie masz czasu się ze mną zobaczyć po parę miesięcy, że jakby ci zależało, to byś się spotykał, no i tak sobie z nim po prostu rozmawiałam. I to jest akurat prawda w tej historii, także tyle Wam chciałam powiedzieć. Natomiast, Kornel, ja Cię bardzo proszę, naprawdę bardzo Cię proszę, nie mów tego tej Paulinie, bo ona to powtórzy, ja Ci ufam, rozumiesz? I Ci chciałam powiedzieć, że nie gniewaj się, przepraszam Cię, ja po prostu nie będę o niej już nic mówić. Po prostu przekaż jej, że ustaliłam z Tobą, że ja nie będę się na jej temat wypowiadać jakoś obraźliwie, aczkolwiek nie mogę się nie żalić, że tam Marka podrywała, bo tak było, więc ja lubię akurat wywlekać ten motyw, więc o tym będę mówić, ale nie będę jej nazywać dziwką, czy tam jakoś obraźliwie się nie będę wypowiadać na jej temat, więc po prostu tyle mogę zrobić ze swojej strony.
I ty też z nią po prostu porozmawiaj, żeby mnie nie obrażała. No najlepiej po prostu nie rozmawiać, ignorować się nie. Jak ona coś tam gdzieś sobie pisze, mówi, to niech sobie rozmawia ze swoimi znajomymi, a do mnie niech się nie zwraca. Ja się do niej nie będę zwracać i na live'ach ja o niej nie będę mówić. Niech ona o mnie też po prostu nie wspomina. Natomiast to jest twoja prywatna sprawa, z kim ty się spotykasz, co ty sobie robisz w swoim prywatnym czasie. Więc po prostu nie wtrącam się w to. Aczkolwiek bardzo cię proszę, nie przekazuj jej żadnych naszych tajemnic, spraw. Bo obawiam się, że ona może chcieć wiedzieć po prostu pewne rzeczy. Także bardzo cię proszę, naprawdę. Nie zdradź tego, nie kopiuj nic tutaj z grupy, żadnych postów, listów, wypowiedzi. Bardzo cię proszę, naprawdę. Ufam ci i dlatego tutaj jesteś i ja to nagrałam. Bo jeszcze chciałam powiedzieć też przy okazji, że normalnie to ja nigdy nie kłamię tutaj nikogo, ale jeszcze była kiedyś taka intryga, że my się z Janysem umawialiśmy na spotkanie. I to też było zmyślone przeze mnie, że ja pojadę do niego do Wrocławia, jak on przyjechał do Polski, bo ja się nigdzie nie wybierałam, a Janys mnie nigdzie nie zapraszał, tylko chcieliśmy tak wywołać zazdrość w Marku. Znaczy ja to wymyśliłam. I że tam Janysa, Kornela policja zabrała i że dlatego ja w końcu nie pojechałam i tak dalej. Ale w ogóle myśmy się nie planowali spotkać, bo Kornel był tylko był tam 2 dni albo 3, ale był cały czas w towarzystwie ojca, nie miał czasu, miał różne załatwienia, a poza tym do Wrocławia jest daleko, 300 kilometrów, więc po co ja bym tam miała jechać? I to tylko była taka intryga. I o tym tylko wiedziała Angie, czyli Dagmara, i zdaje się, że Mruk też o tym wiedział. Ale już nie jestem nawet tego pewna. No i myśmy to z Janysem wymyślili, ale i tak ludzie w to nie uwierzyli i stwierdzili, że bajerujemy. I teraz chyba też mi tak. Oczywiście dużo osób nie uwierzy, że ktoś przychodził i dawał mi jakieś narkotyki, no ale zawsze ktoś uwierzy i ja będę mogła tak mówić, wymyśliłam sobie taki bajer, bo jak po prostu będą mnie szarpać ci urzędnicy, to ja powiem, że miałam po prostu takiego współpracownika 2 lata, że odkryłam, że on mi po prostu dosypuje jakieś środki do napoju, żeby mnie ośmieszyć na tych live'ach, że 2 lata mi tak po prostu dosypywał, więc po prostu no, takie sytuacje się zdarzają, bo ja miałam coś takiego prywatnie, ja kiedyś coś takiego przeżyłam, że poznałam takiego chłopaka, on mi się w ogóle nie podobał. Ale jak do niego chodziłam do domu, to się bardzo fajnie czułam w jego towarzystwie. I tak ciągnęło mnie po prostu do niego. I go właśnie przyłapałam kiedyś, to znaczy zobaczyłam po prostu przez drzwi, jak on w kuchni mi coś dosypywał po prostu do herbaty. Tylko nic mu nie powiedziałam, że to widziałam. Tej herbaty w ogóle nie wypiłam. Jak wyszedł z pokoju, to ją wlałam po prostu do doniczki, połowę. Potem mnie nakłaniał, no napij się, jeszcze napij. A ja, że nie, dziękuję i nie chciał w ogóle mnie wypuścić z domu, to ja powiedziałam, że idę na chwilę tam zobaczyć pod dom, czy do sklepu, już nie pamiętam. I uciekłam po prostu tam stamtąd. I potem miałam taki efekt odstawienia, czułam, że po prostu źle się czuję, czegoś mi brakuje, także ewidentnie mi tam przez jakiś czas podawał jakieś prochy. A ja to nie był mój chłopak, tylko taki kolega po prostu. Także było coś takiego, nawet chyba o tym kiedyś wspominałam. I też parę razy na różnych zleceniach fotograficznych skurwysyny mi dosypali coś, bo straciłam po prostu kontrolę nad tym, co robię. I nawet raz mi zapłacili honorarium, naćpali mnie i chcieli mi ukraść potem te pieniądze za zlecenie fotograficzne, bo myśleli, że tam jestem naćpana i chcieli się dobrać do mojej torebki, tacy zleceniodawcy. Ale ja mam taki zwyczaj, że ja wszędzie torebkę zabieram ze sobą, zwłaszcza jak mam dużo pieniędzy. I kapnęłam się, że chcą mnie okraść, bo ja mówię, że idę do toalety i wziąłem torebkę, a oni: nie, ale po co ci torebka, Ela, my ci przypilnujemy. I wtedy to po prostu wzbudziło mój niepokój, że tak, będą mi pilnować torebki, w której mam 2500 zł, które mi godzinę temu zapłacili za zdjęcie, będą mi pilnować, prawda? No więc powiedziałam, że mam kosmetyczkę i że muszę iść z tą torebką, a oni: to weź sobie kosmetyczkę i zostaw torebkę. No i nie wiedziałam, jak się po prostu z tego wykręcić, bo w efekcie nie poszłam w ogóle do tej łazienki i dopiero jak oni gdzieś tam coś robili, to ja po prostu zwiałam z tej restauracji, bo my się tam w jakiejś kawiarni potem spotkaliśmy, usiedliśmy sobie, a wcześniej robiłam zdjęcia w takim biurze, no i chcieli mnie okraść. Także takie podawanie narkotyków często się zdarza, więc mi się wydaje, że ludzie chyba w to uwierzą. Tak czy inaczej, reasumując, ja was bardzo przepraszam za moje zachowanie i ciebie, Marku, bo odbija mi ostatnio, bo niepotrzebnie po prostu sięgam po to piwo, przyznaję się, i jeszcze w dodatku strasznie się dręczę tą rozłąką z córką i tymi różnymi swoimi sprawami urzędowymi. Mam lęki, że mnie nie zdejmą tego zakazu zbliżania. I w ogóle po prostu tym psychotropem się denerwuję, że mnie prześladuje, nie mam czasu pisać tych skarg na niego. Muszę się po prostu tym wszystkim zająć małymi krokami. Ja bardzo proszę, wspierajcie mnie, błagam was, bo po prostu ja bez was nie dam rady. No i co jeszcze?
Aha, jeśli chodzi o tego Maćka, to po prostu ja przyjęłam do wiadomości, że wy go nie lubicie. On sam wyszedł z grupy, żeby tutaj nie być. Ale ja go trochę lubię, bo on mi dużo donosi, opowiada mi o tym, co się dzieje na serwerze. On mnie wcale nie przekupił, że na żadnych pieniądzach od niego mi nie zależy. Myślę, że coś tam możliwe, że ja się mu podobam i coś tam kombinuję, ale wydaje mi się, że tak nie do końca, bo ja jestem przecież od niego dużo starsza i on jest taki nieśmiały raczej, więc nie, on nie chce żadnego serwera przejmować ani nic. I raczej nigdy mnie przeciwko Markowi nie nastawiał ani przeciwko wam. Myślę, że on dzisiaj jakieś narkotyki rzeczywiście zażywa, jakiś alkohol pije, bo faktycznie dziwnie się zachowywał. Pisał też o moim byłym mężu, jakieś głupoty. Ale jemu to przejdzie. W każdym razie, jak zauważycie, że coś jest nie tak, to ja mu dałam po prostu tylko tego admina, żebyście go nie blokowali. No ale jak ja po prostu stwierdzę, że on mnie oszukuje i działa na moją niekorzyść, to mu to go w końcu zbanuję, obiecuję wam. Bo na razie mam mieszane uczucia, ja nie chcę się tak z ludźmi rozstawać. No i jeszcze tutaj. Angie, ja ci wyślę 100 zł, bo pomagasz mi na tych live'ach, a wiem, że tobie jest ciężko. Tylko muszę zobaczyć, ile mam pieniędzy na koncie. Nie wiem, czy akurat teraz, w tym tygodniu, ale postaram się jak najszybciej ci tam wysłać parę złotych. A natomiast, Mruniu, ja do ciebie zadzwonię, bo tobie też bym wysłała jakieś pieniądze, bo może zaprojektujemy jakieś fajne koszulki, takie z napisem tam Ela Gawin, Marek Łangowski, Marysia Knaga. Dobra? I tylko musimy zdobyć jakieś niedrogie koszulki, torby, coś tam. I ty byś mi to zrobiła, ja ci coś zapłacę, żebyś miała z zyskiem. A spotkamy się kiedyś, to ty mnie nauczysz, jak ty to robisz. Kochana, to ja może się też czymś takim zainteresuję. To by mogło mnie uspokoić, jakbym sobie robiła takie naprasowanki. No, no to. To dobrze, to wszystko. Rozgadałam się troszeczkę, ale przynajmniej macie ode mnie wiadomość. No to wypowiedzcie się, jak wy oceniacie tą historię z tym Kamilem. I miłego wieczoru. Pa. Kocham was. Nie martwcie się, nie zostawiajcie mnie, nie kłóćcie się i nie zdradzajcie mnie z hejterami. Pa. Cześć, słuchajcie, drodzy moi administratorzy. Dzisiaj przyznam się szczerze, że skusiłam się na piwo po południu, czy tam wieczorem, i jakoś tak się zdenerwowałam po nim okropnie na Marka i na Janysa. I tutaj pisałam jakieś różne do nich pretensje jeszcze na serwerze. Ale nie martwcie się tym, bo chciałam was przeprosić za to, bo chciałam po prostu powiedzieć, że to nie chodziło mi o was, chłopcy, mężczyźni moi, tylko po prostu chodziło o to, że strasznie się denerwuję swoimi problemami, tym, że córeczki już nie widziałam 2 miesiące, nie mogę jej przytulić. Dotknąć, objąć. Już brakuje mi sił do tego wszystkiego, ale muszę jakoś po prostu nie poddawać się, działać. No, dzisiaj się po prostu strasznie źle poczułam psychicznie, płakałam. Zaczęłam po prostu rozpaczać, że sobie z tym wszystkim nie poradzę. Że ja już w ogóle nie mam siły do tego wszystkiego, pisać tych pism, walczyć o to dziecko. Jakieś lęki mam po prostu, odkąd mnie ta policja przeczołgała, po prostu wytargała z domu. Wczoraj przyszli w sprawie chomika, po prostu dobijali się do drzwi, jakby do jakiegoś przestępcy. No to jest po prostu jakaś paranoja, ja już zaczynam świrować od tego wszystkiego, odbija mi po prostu. Ja nie wiem, czy ja nie zwariuję. Także nie gniewajcie się na mnie. Jak będę po prostu faktycznie trafię do szpitala psychiatrycznego, to odwiedzajcie mnie, po prostu wysyłajcie mi jakąś kiełbasę, szalik ciepły, po prostu majtki, bo moja mama to pewnie do tego czasu umrze. Brat ma mnie w dupie. Kochankowie wszyscy odejdą, zostaną tylko moi administratorzy. I ten, jakieś drobne pieniądze będziecie mi wysyłać, tak jak ja, Angie. Nawiasem mówiąc, Angie, postaram się wysłać ci w tym tygodniu to 100 zł, powiem, że ci się przyda, także nie martw się. No, jak wszyscy wylądujemy w jakichś szpitalach, to będziemy sobie nawzajem pomagać finansowo. Dobra, no to tyle. I chciałam jeszcze powiedzieć, że dodałam Maćka tutaj na grupę, bo brakuje administratorów i chciałabym, żeby zarówno Maciek, jak i Marek nam pomagali. Ale bardzo proszę, ja będę prosić Maćka, żeby się nie kłócił z wami, a ty, Janysie i Mruku, też po prostu go nie zaczepiajcie. Umówmy się tak, że jak ktoś ma jakieś tam prywatne sprawy do kogoś,
to piszę sobie do niego prywatnie. Ja dzisiaj złamałam tą zasadę i zaczęłam się czepiać Janysa tutaj na Messengerze. Ale po prostu pod wpływem alkoholu tak zrobiłam. No to teraz rozumiem was, że wy też jesteście czasami nakręceni. Ale tutaj starajmy się rozmawiać o naszych sprawach, właśnie głównie związanych z Discordem i z YouTube i tak dalej, i tak dalej. No, ja sobie takie piszę teraz pismo do rodziców dzieci z klasy Marysi, z dawnej szkoły, żeby ją odwiedzali i tam do nauczycieli i pomoc, żeby walczyli o to, żeby przepisali Marysię do tej dawnej szkoły, bo ona teraz jest w takim domu dziecka, co jest blisko jej dawnej szkoły, 8 kilometrów mogłaby tam chodzić. Jeszcze po prostu muszę odszukać taki list na policję, który wczoraj, znaczy, który kiedyś pisałam, takie zawiadomienie o hejcie. I tym się zajmę jutro od rana, jak wstanę. I będę pisać też tą skargę na psychotropa. Natomiast, czyli tak, mam mail do Mruka i do Janysa. Ja wam wyślę kopię tego, co napisałam. Po prostu. Jaką skargę napisałam na psychotropa. I mam mail do Marka. I jeszcze potrzebuję mail do Maćka. Tylko mam takie pytanie do was, czy wasze maile są tajne? Czyli nie oznaczać was w mailach do policji jako otwarty mail, nie? Tylko po prostu wysłać wam kopię to, co wysłałam do tej policji, po prostu, no nie? Czy mogę po prostu pisząc na policję do kilku prokuratur dodać też wasze maile tam, żebyście wiedzieli, co piszę? Bo to są tylko takie maile, tam nie ma imienia i nazwiska, tylko to są po prostu tak, jak mi podaliście, takie maile, po prostu trochę można powiedzieć zaszyfrowane. Nawiasem mówiąc, aha, wiem, gdzie mam ten mail do Janysa i do. No, bo Janys ma mail taki zupełnie inna nazwa, a Mroczek też. No to chyba mogę was oznaczyć, bo po prostu te wszystkie. Co piszę do tych różnych instytucji i takie różne też skargi, ale też to co do TIPO, TIPLI będę pisać i tak dalej, to bym was oznaczała. Także potrzebuję jeszcze maila do Angie i do Mruni. To jak będę pisać jakieś takie ważne informacje, to będę was oznaczać w mailach, będziecie wiedzieli, co napisałam. No, tutaj mam maila na karteczce do. Tak, do Mruka i do Janysa. No, no to są takie po prostu tajne, można powiedzieć, adresy, bo to są pseudonimy tutaj. Tu pisze Mariusz, a Janys ma Szopus. Mariusz ma. Mariusz. Mariusz.m.małpka, coś tam dalej. Mariusz.m.kontakt.małpka, coś tam dalej, Szopus, małpa, coś tam dalej. Jeszcze potrzebuję Maćka, do Marka mam, do ciebie Angie i do Mruni, to będę was oznaczać jako moich takich menadżerów. A rzeczywiście te osoby, co mi te donaty pomagają po prostu ustawiać i kontrolują je, to muszę po prostu na nich uważać, bo rozmawiałam z Pauliną, twórcą kanału Zumi Loda i ona mówi, że to też jest troszeczkę podejrzane to, co oni mi pomagają, bo oni mi tam po prostu zawsze przed live'em się wchodzą na mój komputer online i niby wszystko ustawiają i cały czas mówią, żeby nikt mi na komputer nie wchodził poza nimi. A Paulina, twórca kanału Zrobi Loda, mówi, że nie ma potrzeby, żeby oni mi ustawiali te donaty za pośrednictwem mojego komputera, że mogą sami to robić przez internet i żebym po prostu uważała, czy mi tam coś nie będą grzebać, instalować jakiś po prostu wirusów. Natomiast ryzyko, że mi na przykład zniszczą kanał na YouTube, to jest zdaniem Pauliny Zrobi Loda małe, ponieważ to jeszcze by wymagało chyba jakiegoś potwierdzenia w telefonie i tak dalej. Ale no to na to bym też, z tym bym też uważała. Natomiast muszę wam powiedzieć jeszcze taką rzecz, że ta Paulina z Zrób Mi Loda, to ona tak naprawdę jest taką trochę hejterką. Tylko ona się ukrywa, wiesz, Marek, po prostu pod tym względem, bo ona tak pomaga, ale tak za dużo nie chce pomóc. Poza tym
cały czas mnie zaklina, żebym się nie przyznawała, że ja ją proszę, żeby nagrywała te głosówki, że ona to w porozumieniu ze mną nagrywa, bo ja jej daję informacje wcześniej, kiedy będzie głosówka, żeby mogła nagrać. A czy pytam się jej, kiedy jej pasuje. I ona mówiła mi, żeby była u nas moderatorem, to nie chce, wstydzi się. A jak dawała taki film ostatnio, że tam przepraszam Marka, to wycięła początek, kiedy mówiłam, że go kocham, więc nie chciała, żebyś się dowiedział, że cię kocham i wycięła to. A akurat początek był ładny. Nawiasem mówiąc, Mareczku, kochany mój, skarbie, to może zrobimy głosóweczkę w czwartek i na przykład zaczniemy kłamać, że zrobimy ten ślub w czerwcu na moje urodziny. Albo na Dzień Dziecka. Że planujemy ten ślub, dobra? Możemy zrobić taki ten i że ten. Że kupimy sobie dom pod Krakowem. I będziemy mieszkać pod Krakowem, dobra? No co ty na to? A potem się nie przejmij, potem się za miesiąc pokłócimy i wiesz, okaże się, że ślub nieaktualny, nie? A ja nie chcę. Ja przepraszam, że dzisiaj z tym ślubem tak zareagowałam. Nie, bo chodzi o to, że zdenerwowałam się, że Marek tak mówi o tym ślubie i ty, Janys, go zaczepiasz, bo ja bym chciała mieć męża, a nie mam. Wiem, że już nie będę miała, bo już za późno na to. I jest mi smutno, jak po prostu ten temat jest poruszany, więc po prostu powiem, że ja już Markowi nie mogę zawracać w głowie tak naprawdę. Tylko się możemy spotykać tak jak teraz. I dlatego się tak tym wszystkim stresuję, dołuję, no ale dobra, nieważne. Słuchajcie, no to nic, mam nadzieję, że jakoś tutaj wam zrekompensowałam te przykrości dzisiejsze i tym nagraniem, jak sobie przesłuchacie, to będzie wam miło. Także życzę kolorowych snów, bo wy pewnie słodko śpicie. Jak się obudzicie i przesłuchacie tę wiadomość, no to równocześnie życzę wam miłego dnia, moi kochani administratorzy. No to pa!